Siódemka. Polskie Radio w Kanadzie. Kalendarium muzyczne Radia 7. 23 października. Dwa słynne filmy miały swą premierę akurat tego dnia, 23 października. Pierwszy to wielki klasyk Charlie Chaplina, Światła rampy w roku 52. A drugi to też klasyk, to western nad westerny, Siedmiu wspaniałych w roku 60. I z tego westernu to jest muzyka. Swoje urodziny obchodzi dzisiaj jedna z najbardziej zabawnych postaci w historii rock'n'rolla. Amerykanin, ale syn imigrantów z Jugosławii. Jest to Weird Al Yankovic, rocznik 59. Gingrich tossed the kids a bone. Satyryk i parodysta, jakich mało. Jego pastisze muzyczne przyniosły mu taką sławę, hey, Gingrich, leave their lunch alone, że właściwie może koncertować z nimi bez ustanku, znakomicie parodiując innych. I na dodatek zarabiając na tym grube pieniądze. Już pierwszą płytę sprzedał w 12 milionach egzemplarzy. Sposób na sukces jest prosty. Wybiera najbardziej znane przeboje na czasie, układa do nich nowe, zjadliwe, prześmiewcze teksty i nagrywa zaskakujące śmieszne teledyski. Na YouTube znajdziecie mnóstwo jego nagrań, warto pogrzebać, a u nas może jeszcze jeden inny znany kawałeczek z nowym tekstem. Weird Al Yankovic w przeboju rapera Coolio, w którym na celownik bierze społeczność Amishów. As I walk through the valley where I harvest my grain, I take a look at my wife and realize she's very plain. But that's just perfect for an Amish like me. You know I shun fancy things like electricity. At 4:30 in the morning I'm milking cows. Jebediah feeds the chickens and Jacob plows. Fool, and I've been milking and plowing so long that even Ezekiel thinks that my mind is gone. I'm a man of the land, I'm into discipline. Got a Bible in my hand and a beard on my chin. But if I finish all of my chores and you finish thine, then tonight we're gonna party like it's 1699. We've been spending most our lives living in an Amish paradise. A churn butter once or twice, living in an Amish paradise. It's hard work and sacrifice, living in an Amish paradise. We sell quilts at discount price, living in an Amish. Teraz rok 1964, który przyniósł najbardziej ironiczną, przewrotną śmierć w historii wczesnego rock'n'rolla. Kiedy w katastrofie lotniczej zginął legendarny młody innowator rock'n'rolla Buddy Holly, w jego miejsce zatrudniono równie młodego 21-letniego Davida Boxa.
z tego samego zespołu Holly'ego, z zespołu Crickets. Wszedł w jego buty, ale nie dane mu było zastąpić legendy. Nie zdołał nawet wylansować swojego nazwiska. Wynajęta przez niego awionetka też się roztrzaskała i wszyscy na pokładzie zginęli w płomieniach. Ale nazwisko Buddy Holly'ego pamiętają dziś wszyscy. A Davida Voxa? No, niestety nikt. Rok 1976. Piękna balada grupy Chicago, If You Leave Me Now, staje się tego dnia hitem numer jeden w Ameryce. I nic dziwnego, bo to perełka. Z biegiem czasu okazało się również, że nagranie to najchętniej kupowana kompozycja grupy Chicago. Historycznie biorąc, stała się utworem roku w Ameryce i przyniosła zespołowi dwie nagrody Grammy. Bo trudno byłoby znaleźć miłość jak nasza. Jak mogliśmy pozwolić się jej wymknąć? Zaszliśmy za daleko, żeby wszystko zostawić. Nie możemy tego tak skończyć. Gdy nadejdzie jutro, oboje zaczniemy żałować tych rzeczy powiedzianych dzisiaj. Największy przebój grupy Chicago doczekał się też wielu coverów. Najlepszy wyszedł Brazylijce Iwie Mendes. Jeśli teraz mnie opuścisz, zabierzesz prawie całą mnie. Nie, kochanie, nie odchodź teraz, proszę. Bo jeśli teraz mnie opuścisz, zabierzesz mi całe moje serce. Nie, kochanie, nie odchodź teraz, proszę. Chłopaku, chcę już tylko, abyś został. A 23 października, ale w roku 95, w dniu tym zespół Def Leppard dokonał rzeczy, której nigdy wcześniej nikomu się nie udało, a może nawet nie przyszło do głowy. W ciągu zaledwie jednego dnia zespół ten zagrał 3 koncerty na 3 różnych kontynentach. O 5 rano wystąpił w Tangerze w Afryce, o 12 w południe w Londynie, a o 9 wieczorem w kanadyjskim Vancouver. To rekord Guinnessa. Jakby nie było. Rok 1999 teraz, po ponad 30 latach swojej kariery w Ameryce, hero z gitary Carlos Santana nagrywa w końcu przebój, który ląduje na szczycie listy Billboardu. To
był potężny hit. Wyśpiewał go pożyczony zespół Matchbox 20, wokalista Rob Thomas. Piosenka Smooth pozostawała 12 tygodni na wierzchołku i rekordowo długo, po 30 tygodni w pierwszej dziesiątce. Aż prawie wszyscy kupili tę płytę. A Carlos Santana zaczął testować od tego czasu całe zastępy różnych wokalistów z różnym skutkiem. Rok 2015. Znany kanadyjski artysta folkowy, weteran muzycznej sceny Gordon Lightfoot doczekał się swojego pierwszego pomnika w Kanadzie. If you could read my mind, love. To człowiek legenda jeszcze za życia. Jego pieśni śpiewali wszyscy sławni, ale on sam zawsze trochę na uboczu. Pomnik z brązu, wysoki na 13 stóp, odsłonięto w jego rodzinnej Orilli w Ontario. To największy honor, jaki mnie dotąd spotkał, powiedział podczas ceremonii 76-letni wówczas Gordon Lightfoot i trochę się popłakał. You can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail, and you won't read that book again because the ending's just too hard to take. A 23 października w 2016 po przeżyciu 57 lat umiera Pete Burns, wokalista, autor tekstów i lider grupy Dead or Alive z Liverpoolu. Grupy popularnej w latach 80. i 90. dzięki paru wielkim przebojom tanecznym, takim jak ten. Pete Burns był wielkim ekscentrykiem, ale zamiast eksperymentować na muzyce, eksperymentował na sobie, głównie poprzez rozliczne operacje plastyczne. Nie będę wchodził w szczegóły, dodam tylko, że bardzo w tej dziedzinie konkurował z Boy George'em. Obaj panowie prowadzili podobny styl życia i bardzo się nie lubili, nie ukrywając tego. Jednak nie można nie dodać, że gdy Pete Burns zmarł na serce, to właśnie Boy George, jego odwieczny rywal, opłacił koszty pogrzebu.